Strefa wzrastania. Taką wodą być. Ksiądz Kamil Falkowski. Świat pełen jest nieoczywistości, jednak nie wszyscy są gotowi, by je dostrzec, a potem przemyśleć. Zależy nam na wzrastaniu w wierze i lepszym odnajdywaniu się w bieżących kontekstach społeczno-kulturowych. Jak to jest z tym pokojem? Jezusowi zależy na pokoju? Sam niegdyś przyznał się do tego, że przyszedł ogień rzucić na ziemię. Chyba byłem wtedy diakonem i po raz trzeci wybrałem się na Woodstock. Zatrzymałem się na przystanku Jezus i w ramach ewangelizacji chodziłem z innymi po polu. Nieraz my zaczepialiśmy lokalnych imprezowiczów, choć o wiele częściej podchodzono do nas. Ekipy, w których był kleryk, ksiądz lub siostra zakonna, miały nieco łatwiej. Sutanna czy habit działały jak magnes. Młodzi woodstockowicze lgnęli do nas, bo byliśmy dla wielu swego rodzaju egzotyką. Ci od Jezusa mówili na nas. Świadectwo spisane na gorąco. Chciałbym przywołać wspomnienie, które jest częścią dłuższego świadectwa opublikowanego niegdyś na stronie przystanekjezus.pl. Jakiś czas później siedziałem za bramsem na trawie i gadaliśmy o spowiedzi i religijnej poprawności. Jego czerwony irokez od razu sugerował, że rozmowa będzie ciekawa. I taka była, ponieważ facet był szczerze poszukujący. W pewnej chwili idzie Zizi, który nachyla się i mówi bardzo wyraźnie: ja może i w Boga wierzę, ale nigdy nie zaakceptuję pieprza kościoła. To tylko kół i złodzieje. Odpowiedziałem mu, że taki kościół ja też mam w głębokim poważaniu. Ja siedziałem na krawężniku, a on się nachylał, za chwilę ukucnął, a po kilku minutach usiadł obok mnie i przegadaliśmy dobre pół godziny. Po raz kolejny szczerość chęci Boga przeciwstawiona skrzywionej wizji kościoła. To jest mój kościół, pokazałem ręką na teren obok mnie. Nie spodziewał się chrześcijan, którzy będą mieć normalne i bardzo realne spojrzenie na świat, ludzi, kościoła, a przy tym będą skakać pod sceną. To może sporo zmienić w człowieku. Taki kościół, jaki pokazujemy ludziom, utrwala się w ich świadomości. Do czego dążymy w kościele? Do pokoju czy do wojowania? Chcemy ugrzecznionych katolików? A może kręcą nas buntownicy z wyboru? Co z tą wodą? Siedząc wtedy na krawężniku, słuchałem występu zespołu Happy Sad, którego dźwięki dolatywały z dużej sceny. Przyznaję, byłem trochę zawiedziony, że mnie tam nie ma, tylko gadam z Zizim. Zapewne etos ofiary duszpasterskiej skłonił mnie do nieprzerwania rozmowy. Jedna z części słuchanych piosenek z krążka Happy Sadu to Taką wodą być. Nieoczywiste przesłanie. Okazuje się, że można być dobrą lub złą wodą. Wpadłbyś na to? Przejrzyjmy tekst. Taką wodą być, co otuli ciebie całą, ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Taką wodą być, co nawilży twoje wargi, uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. Taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Jak widać, woda może być błogosławieństwem lub przekleństwem. Kąpiel, prysznic, szklanka wody, gaszące pragnienie, kawusia. Przyjemne skojarzenia przeciwstawione są ulewie na zewnątrz albo kacowi. Konkret. Podobnie jest z ogniem, który zapowiada Jezus. Ogień to coś konkretnego. To już nie przelewki. Jezus jest ogniem i pragnie, aby jego ogień zapłonął w nas. Przywołajmy przyjemne i pozytywne skojarzenia. Ogień miłości, który grzeje i oświetla, ale nie niszczy mojego życia. Ogień, który wypala nie wszystko, ale to, co po prostu trzeba usunąć. Grzech. Bóg chce w nas takiego ognia, przy którym inni będą chcieli się zatrzymać i ogrzać, jak przy ognisku. Jezus chce, żebyśmy byli konkretnymi, zdecydowanymi, radykalnymi chrześcijanami. Takimi, którzy z całym przekonaniem wiedzą, czego chcą i nie boją się o to prosić i do tego dążyć. Masz być zimny albo gorący. Pamiętasz? Nie możemy być takimi, którzy żałośnie jedno myślą, a drugie robią. Chodzą raz w tygodniu do kościoła, a od poniedziałku żyją bez sensu w cysternie pełnej błota, jak Jeremiasz. Zerknij. Jeremiasz 38, od 4 do 10.